Łysy na mikrofonie, dzień dobry. Dla tych, którzy chcieliby się dociąć, wysuszyć. Najważniejsze, walcie suchary. Możecie brać przykład ze mnie. Super important. A po drugie, jeżeli chodzi o takie błędy, których warto nie robić na redukcji, to było dziwnie brzmiące zdanie. Jednym z takich dość dużych, ważnych, groźnych błędów jest to, że zaczynamy redukcję z niskiego pułapu kilokalorii, jeżeli chodzi o dietę. Zawsze zdążysz obciąć kilokalorie z diety. Spokojnie. W kolejnych tygodniach, kiedy ta redukcja znowu się zatrzyma, wtedy będzie opcja, żeby obciąć trochę te kalorie z diety, ale jeżeli ty od razu zagrasz tą kartą, to później będzie problem. Problem będzie bardzo prozaiczny, dlatego że jeżeli masz mało kalorii w diecie, to w miarę upływu czasu będzie się odkładać w formie podniesionego głodu, a nawet stresu. I to w którymś momencie będzie na tyle duże, że ty po prostu nie dasz rady tego wytrzymać i to skończy się na tym, że albo spadnie tobie aktywność fizyczna, albo rzucisz się na jedzenie i to rozwali w cholerę cały deficyt. Jak temu przeciwdziałać? Ano, przeciwdziałać należy tak, że jeżeli w sumie chcemy mówić o jakiejś adaptacji przed redukcją, to jest prawdziwa adaptacja. Zwiększ najpierw aktywność fizyczną w sposób wystandaryzowany i stabilny w skali dziennej, tygodniowej, miesięcznej. To spowoduje, że ty zwiększysz swoje spalanie kalorii i tym samym będziesz mógł zwiększyć ilość spożywanych kalorii w diecie i tym samym będziesz miał bardzo nisko sygnały głodu. W zasadzie to na utrzymaniu będziesz wręcz przejedzony, będziesz jadł bardzo dużo i będziesz marzyć o tym, kiedy wejdziesz w końcu na redukcję i poczujesz chociaż odrobinę głodu. Z tego pułapu, który umożliwia wysoka aktywność fizyczna, zacznij redukować i zacznij powolutku, spokojnie od tych 300-500 kilokalorii, albo obcinając je z diety, albo zwiększając jeszcze w miarę możliwości ten ruch, albo coś pomiędzy. Trochę z tego, trochę z tego. Teraz co jest istotne? Zobacz, jeżeli ty zaczynasz redukcję z 2000 kilokalorii całkowitego spalania i wchodzisz na dietę 1500, to co dalej ty chcesz obcinać? Kiedy będzie tobie spadać waga w miarę upływu czasu, twoja całkowita przemiana materii również może spadać. Więc, żeby utrzymać te 500 kilokalorii deficytu, ty w którymś tam tygodniu będziesz musiał obciąć dietę nie do 1500, a do 1250 na przykład. To już jest tak mało, że to po prostu się nigdy nie udaje. Praktycznie nigdy się nie udaje, dlatego że oprócz bardzo niskiej kaloryczności diety i tego, że organizm dostaje szajby, jeżeli chodzi o głód i stres, bardzo ciężko jest wygenerować również odpowiednią gęstość odżywczą w diecie. Jest tak, że jeżeli bazujesz na nisko przetworzonej żywności, to w zasadzie powyżej 2-2,5 tysiąca kilokalorii nie ma żadnego problemu, żeby tą dietę elegancko, z łatwością zbilansować. Natomiast jeżeli schodzisz poniżej mniej więcej 1500, jest naprawdę, zaczynają się schody, żeby ta dieta była zasobna we wszystko to, co jest tobie potrzebne na pułapie mikroskładników. Więc jeżeli ty zaczynasz od niskiej podaży kalorycznej już na starcie redukcji, to nie tylko wybierasz najgorszy z możliwych wariantów, najtrudniejszy, ale wręcz groźny dla twojego zdrowia. Pamiętaj również, że na niskiej podaży kilokalorii twój organizm będzie tobie przeszkadzał w generowaniu ruchu. Na niskim pułapie kalorii uruchomią się mechanizmy kompensacyjne, które obniżą tobie na przykład spontaniczną aktywność fizyczną, jak sama nazwa wskazuje, aktywność, której ty w zasadzie nie do końca jesteś w stanie nawet zauważyć. Robisz ją trochę bezmyślnie, trochę automatycznie, trochę niecelowo. Więc jeżeli na przykład nie mierzysz swoich kroków, to nawet nie zauważysz, że po którymś tam tygodniu redukcji na tak niskim pułapie kalorycznym, ty zamiast robić 8000 kroków, zaczynasz robić 3000 kroków. Zamiast pójść na zakupy, jedziesz na zakupy. Zamiast wyjść na spacer z psem, wychodzisz tylko na klatkę, żeby się tam gdzieś wysikał i wracasz z powrotem, cokolwiek. To w skali tygodniowej zaczyna kumulować tak wielką skalę, tak wielką różnicę, że znowu trafiasz w bardzo niefajne miejsce, w którym jesz mało, mechanizmy kompensacyjne się uruchomiły, ruszasz się coraz mniej, coraz trudniej jest ci zebrać się na trening, a tych efektów wcale nie ma, spada samopoczucie, rośnie głód, rośnie wkurzenie. No nie, to nie jest stabilny sposób. Powtarzam, jeżeli chcemy naprawdę trzymać się tego, że przed redukcją jest jakakolwiek adaptacja, to jest prawdziwa adaptacja. Zwiększ ruch, ogarnij bazę posiłków, nisko przetworzoną, wystandaryzowaną i zacznij redukować z możliwie jak najwyższego poziomu sylabów i kalorii.
Jedziemy dalej. Żeby dodatkowo sobie w tym pomóc, kiedy masz zbudowany bufor bezpieczeństwa w postaci wysokiego spalania, dodaj do tego nisko przetworzoną dietę. To, że ona ci dostarczy tam witaminy, minerały, super, sweet, świetnie, absolutnie wspaniały, fantastyczny fakt. Natomiast jeżeli chodzi o kształtowanie sylwetki, powód jest dużo inny i o wiele ważniejszy. Mianowicie to, że jeżeli nisko przetworzoną dietę masz, to masz wysoko sygnały sytości. Posiłki będą syte, będą wysokie objętościowo. Naprawdę, pomijając, że będą o wiele zdrowsze, będziesz się po prostu lepiej czuć, szybciej regenerować. Te posiłki nie będą tak super smaczne i to też jest ważne. I teraz zobacz, jeżeli ty wchodzisz na redukcję, to sam proces redukcji może być dla ciebie obciążający, bo na przykład będzie trzeba jakoś tam kontrolować te kalorie, kontrolować zaplanowany ruch, cokolwiek. W związku z tym lepiej jest zautomatyzować, oddelegować wszystkie inne zadania w miarę możliwości. Więc tu wchodzimy do pięknego poziomu planowania. Jeżeli ty sobie przed redukcją najpierw opanujesz swoją bazę super posiłków, super przepisów wystandaryzowanych na niskim stopniu przetworzenia, to nie będziesz musiał wymyślać tego, co sobie gotować na redukcji. Ty już będziesz miał to ogarnięte, załatwione, zaopiekowane i ty z tą bazą posiłków możesz elegancko rozpocząć proces redukcji i w trakcie redukcji, w trakcie tych kilkunastu tygodni, absolutnie nie musisz wymyślać, co jeść. Masz gotowy, sprawdzony plan, ale ten gotowy i sprawdzony plan warto zrobić przed redukcją i to również potraktować jako prawdziwą adaptację. Jedziemy dalej. Trzeci błąd. Startujesz bez zmierzonego punktu odniesienia. Waga, obwody, lustro. Wykonaj te pomiary przed redukcją, bo inaczej skąd możesz wiedzieć, czy idziesz w dobrym kierunku i w dobrym tempie? Masa osób popełnia błąd, że zaczyna naprawiać coś, co nie wymagało poprawy i przez to psuje cały proces. Najczęściej dzieje się tak dlatego, że bazujemy tylko na jednym pomiarze. Na pomiarze najczęściej jakim jest waga i to waga tygodniowa. Błąd. O wiele lepiej jest tak ważyć się codziennie, wyciągać z tego średnią wagę tygodniową i następnie porównywać poszczególne tygodnie i średniej wagi tygodniowej, ale to jest wciąż za mało. Do tego jednego wskaźnika należy dodać jeszcze obwody oraz wygląd w lustrze, na przykład cyknąć sobie fotę z przodu i z tyłu biceps bokiem. I mniej więcej raz w tygodniu porównać i obwody, i wygląd, i to zderzyć dodatkowo z wagą. Dopiero jeżeli te trzy wskaźniki nie idą przez co najmniej dwa tygodnie, możesz uczciwie stwierdzić, że dobra, coś z tą redukcją idzie nie tak. A jeżeli masz to pomierzone i policzone i masz konkretną kontrolę nad całym procesem w postaci kalorii, możesz bardzo szybko, bez stracenia czasu, bez robienia eksperymentów, bez pultania się w miejscu i dorabiania jakichś klątw metabolicznych, po prostu albo troszeczkę zmniejszyć udział kalorii w diecie, albo w bezbolesny sposób zwiększyć spalanie kalorii w postaci aktywności. W sposób mierzalny, w sposób niegwałtowny, nie przesadzający, jeśli chodzi o twoje zmęczenie systemowe, w sposób, który będzie dla ciebie akceptowalny w skali kolejnych tygodni. Jedziemy dalej. Czwarty błąd. Nakręcasz niepotrzebnie sygnały głodu i stresu w postaci pomijania śniadań, przedłużania postu nocnego lub wydłużania przerw między posiłkami. Znowu, organizm to nie jest Excel. Znowu, autofagia jest fajna, ale najczęściej na papierku. Albo wtedy, kiedy powinna być wysoka, czyli w nocy, a nie non-stop. Do tych pięknych excelowskich hormonów wzrostu i tego wszystkiego trzeba dodać życie, trzeba dodać stres, trzeba dodać prawdziwe ludzkie zachowania pod wpływem stresu. I teraz, jeżeli ty jesteś w deficycie kalorycznym, który sam z siebie podbija głód i stres, jeżeli dodasz do tego zbyt długie przerwy między posiłkami, to nakręca tobie apetyt, to nakręca tobie głód. I teraz problem polega na tym, że kiedy ty zaczynasz jeść, to nie jest tak, że od razu w momencie, kiedy jesz, twój mózg to widzi i wyłączy tobie głód i będziesz happy. No nie, niestety tak to nie działa. Trochę czasu od tego, kiedy zaczynasz jeść, do momentu, kiedy poczujesz sytość, musi minąć. W związku z tym, jeżeli ty jesz wtedy, kiedy jesteś turbo głodny, to jest za późno. I w tym stanie bardzo łatwo jest ryzykować, że ty oprócz swojego zaplanowanego posiłku zjesz przy okazji kilka niewinnych orzechów, kabanosów, czekolady i awokado i plasterków sera, które niby będą keto, ale z zaplanowanych
Przykładowo 700 kilokalorii w posiłku, nagle robi się 1000-1200, dziękuję, pozamiatane, tego dnia już nie masz deficytu. Dlatego lepiej jest jeść ciut przed pojawieniem się potężnego głodu i dlatego lepiej jest wystandaryzować nie tylko bazę posiłków, ale pory posiłków. Opykać to sobie tak, żeby wiedzieć, że dobra, jeżeli ja nie zjem mniej więcej o godzinie 12, to to oznacza, że mniej więcej o godzinie 13 będę bardzo, bardzo, bardzo głodny i widzę i zaobserwowałem, że kiedy jestem bardzo głodny, to zanim przygotuję sobie jedzenie, w międzyczasie opierdzielę dwa jabłka, później zjem posiłek, dalej czuję jazdę ostrą na jedzenie, bo dalej te sygnały stresu są podniesione, więc jeszcze po jedzeniu sobie wrzucę jakiegoś tutaj garść migdałów na przykład. I efekt jest taki, że przeginam z kaloriami. Więc może trochę lepiej będzie, jeżeli zjem o tej 12, jednak nie o 13, bo co mi po tej autofagii i po tym przedłużonych okresach między posiłkami, jeżeli w skali dziennej, to prowadzi do sytuacji, w której ja przeginam z kaloriami i nie jestem w stanie zredukować. Bez sensu. Daj sobie na razie spokój. Z autofagią, z całym pakietem biohackingu, z tym wszystkim, na razie ty potrzebujesz opracować sobie podstawy. I w tych podstawach absolutnie ważne jest to, żeby w trakcie redukcji tkanki tłuszczowej zbijać packą, niczym takie, wiesz, wystające krety w lunaparkach, sygnały głodu i stresu. Nie doprowadzaj do sytuacji, w której one urosną, w której one się skompensują i wystawią tobie rachunek w postaci podjadania czegoś na wieczór, żeby się na przykład uspokoić i móc zasnąć, bo w głodzie nie będziesz w stanie zasnąć, bo będziesz czuł, jak ci tam dziurę w żołądku coś wierci. To wszystko jest objaw tego, że jesz za późno śniadania, że masz za długie przerwy między posiłkami albo że masz za mało posiłków. Nie ma sensu wkręcać się teraz w autofagię, ketogenezy i beta-hydroksybutyrylację DNA, jeżeli masz nadwagę i nie jesteś w stanie w sposób trwały i zdrowy sobie z nią poradzić. Jedziemy dalej. Kolejny błąd na redukcji, który nie zawsze się zdarza, ale który jednak jest problemem, to przeginanie ze stymulantami. I to możemy sobie rozbić na dwa tematy. Pierwszy temat jest taki, że generalnie przeginanie ze stymulantami nie jest dla nas zdrowe, dobre, szczególnie w drugiej połowie dnia, szczególnie wtedy, kiedy ingeruje to w sen i powoduje znowu nakręcenie sygnałów stresu tak bardzo, że ciężko jest wyobrazić sobie szczęście bez zjedzenia na przykład jakiegoś batona albo alkoholu, żeby się uspokoić. Bardzo często jest to powiązane z tak zwanym cudem, nie cudem nad Wisłą, tylko caffeine use disorder, gdzie pijemy za dużo kawy, za dużo kofeiny w pierwszej połowie dnia na przykład, a później, żeby się uspokoić, pijemy na wieczór alkohol. Bardzo niefajne zjawisko, kolejny roller coaster, w który nie warto wpadać. I to jest jeden z tych problemów na redukcji. Drugi z tych problemów polega na tym, że w którymś momencie na redukcji, na deficycie kalorycznym, będzie tobie trudno ruszyć tyłek na trening. Będzie się tobie trudno zebrać na to, żeby zrobić kroki, żeby wykonać celową, zaplanowaną aktywność fizyczną. Tak ma prawo się pojawić i tak prawdopodobnie się pojawi w którymś tygodniu. Nie będzie to w pierwszym tygodniu, w drugim tygodniu, w trzecim tygodniu. Prawdopodobnie będzie to w 9 tygodniu, 10 tygodniu redukcji, mniej więcej tutaj. Żeby sobie w tym pomóc, jeżeli dobrze tolerujesz stymulanty, stymulanty mogą być ciekawym narzędziem. Mówimy tutaj nie o jakichś zakazanych substancjach, mówimy tutaj na przykład o kofeinie. Żeby jednak ta kofeina na ciebie odpowiednio zadziałała na takim etapie, w takim kontekście, ważne jest to, żeby nie używać jej w innych okolicznościach. Mówiąc po polsku, jeżeli chcesz wykorzystać stymulanty do tego, żeby pomogły ci zebrać się na trening, nie używaj ich w innych okolicznościach. Czyli jeżeli widzisz, że zaczyna się etap w redukcji taki, gdzie naprawdę trudno jest ci zebrać się na trening siłowy, najczęściej siłowy, przestań walić kawę rano do śniadania, przed śniadaniem, między posiłkami, żeby było miło. A jeżeli chcesz walić tą kawę, to wal bezkofeinową, a zostaw sobie kofeinę tylko i wyłącznie na wątek przedtreningowy. Jedziemy dalej. Kolejny błąd na redukcji to trenowanie za długo. Masz za długie sesje treningowe, a to również może powodować nadmierne i niepotrzebne zwiększenie sygnałów głodu i stresu. Najczęściej, żeby sobie w tym pomóc, warto przekonfigurować trening i najczęściej zmniejszyć trochę ilość ćwiczeń albo zmniejszyć trochę objętość jednostki treningowej, albo nie dowalać sobie długiej sesji cardio po treningu siłowym albo przed treningiem siłowym, albo nie bawić się za bardzo w mobility, nie wiadomo co, w każdej rozgrzewce i nie kręcić
kostką, żeby ją rozgrzać, jeżeli robisz dzisiaj bica. Nie robić półgodzinnych, 45-minutowych rozgrzewek w każdej jednostce treningowej. Również warto w miarę możliwości zjeść powiedzmy 1,5 godziny przed treningiem, a nie 3 godziny przed treningiem i w miarę możliwości to samo po treningu. Jeżeli wracasz po treningu siłowym, zjedz jak najszybciej. Nie przeginaj, nie czekaj, nie przeciągaj organizmu w stanie podwyższonego stresu, bo to również wystawi tobie rachunek. Jeżeli nie dzisiaj, to wystawi go za 2 dni albo za tydzień w takiej formie, która spowoduje, że ty nie będziesz w stanie po prostu wykonać dłużej zadanej pracy. Jedziemy dalej. Kolejny błąd to rezygnowanie z treningów siłowych. Bo nam się nie chce, bo co ważniejsze, kiedy trenujemy siłowo na redukcji, waga przestaje spadać tak fajnie, tak stabilnie, tak liniowo, jak bez treningów siłowych. Absolutnie. Jeżeli trenujesz siłowo na redukcji, z automatu załóż, że twoja waga będzie twoim najgorszym wskaźnikiem redukcji. Tak. Ale nietrenowanie siłowo na redukcji jest fatalnym błędem. I tutaj w zasadzie 2 główne powody są takie. W zasadzie 3. Pierwszy. Istnieją bardzo ciekawe prace naukowe pokazujące, że trening siłowy może zwiększać wrażliwość na sygnały sytości. Tak, trenując siłowo sprawiasz, że twoje posiłki mogą bardziej ciebie nasycać. Twój mózg będzie bardziej wrażliwy na sygnały sytości. Po drugie, trening siłowy będzie zachowywał twoją tkankę mięśniową, a na redukcji trening siłowy nie jest po to, żeby spalić nie wiadomo ile kalorii, bo nie spala, ale trening siłowy na redukcji jest po to, żebyś nie tracił mięśni i nie tracił siły. Pomijając to, że najważniejszy powód jest taki, że jeżeli chcesz mieć duże, fajne bicki i cycki, trening siłowy will do. Jakie jest na to rozwiązanie? Pomyślmy. Błąd polega na tym, że się nie trenuje siłowo na redukcji. Jakie może być rozwiązanie? Tu jeszcze nie mam odpowiedzi. Przygotuję slajd, to dam znać. Jedziemy dalej. Grasz na cheatach. Lame. Don't. Seriously. Don't cheat, man. Cheat mile, cheat weekendy, cheat srile, shit srile. Dlaczego nie warto robić cheatów? Dlatego, że nikt nie lubi oszustów. Dlatego, że nikt nie lubi, kiedy ktoś rozwala cię na PvP na kodach, bo można dostać bana. I dlatego, że jeżeli ty jesteś na redukcji i sobie zrobisz cheat meal, to masz 2 problemy z automatu. Pierwszy, jeżeli nie skontrolujesz tego kalorycznie, to na cheat mealach na redukcji najczęściej spowalniasz cały proces co najmniej o połowę, a najczęściej o 3/4 albo całkowicie spowalniasz proces redukcji. Bo pięknie wygenerowane 2-3 tysiące kilokalorii deficytu w skali 1 tygodnia, które mogłyby się przełożyć na utratę 1 kg w skali 2 tygodni, ty, jeżeli sobie zrobisz cheat meal albo cheat weekend, jest pozamiatane, jeżeli chodzi o ten deficyt. Dziękuję, dobranoc. Może zostanie ci 100-200 kilokalorii deficytu w skali całego tygodnia, a może i nawet nie. Zwłaszcza jeżeli tego nie policzysz, zwłaszcza jeżeli jeszcze wpadnie jakieś piwko, które ponoć ma tak mało kalorii, albo to, że pod wpływem alkoholu jednak trochę trudniej nam kontrolować impulsy i tak dalej, i tak dalej. To jest pierwszy problem. Drugi problem jest taki, że jeżeli ty wprowadzasz cheat meal po to, żeby odpocząć od reżimu, jaką jest ciężka dieta, z automatu tworzysz coś, co się nazywa modelem dysonansowym, w którym twoja dieta jest za karę, a cheat jest w nagrodę. To nie jest zdrowy sposób dla twojej głowy, żeby projektować cały zdrowy styl życia. W to na razie nie będziemy wnikać. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, prowadzę projekt Redukcja, w którym cały blok psychodietetyki i neurobiologii na ten temat jest. Jedziemy dalej. Kolejny błąd to przecenianie swojej wolnej woli, silnej woli, samokontroli i dyscypliny. Najczęściej widać to na przykład na zakupach. Jeżeli idziesz głodny na zakupy, jest bardzo duża szansa na to, że kupisz nie to, co było zgodne z planem, tylko to, co było zgodne z planem i coś ekstra. Rozwiązanie jest bardzo proste. Wykorzystujesz znowu neurobiologię i coś takiego jak błąd projekcji. Najpierw idziesz się nafutrować swojego zgodnie z planem jedzenia i w stanie nafutrowania z niskimi sygnałami głodu i stresu idziesz na zakupy, a na zakupach nie wymyślasz, co kupić, tylko idziesz bezmyślnie do sklepu
Dlatego, że zawczasu przygotowałeś sobie dokładną listę i wpadasz do sklepu jak koń z klapkami na oczach, jak przeciąg. Wchodzisz i wychodzisz, nie ma ciebie, zgarniasz tylko co trzeba na redukcji, czyli paczkę delicji i dwie perły eksport. Jedziemy dalej. 10. błąd i wypadkowa tego to brak planu. Po prostu, simple as fuck. Nie wiesz, ile będzie trwać twoja redukcja, nie wiesz, co robić po redukcji, nie wiesz, na jakim prawdopodobnie deficycie zaczniesz redukcję, nie wiesz, na jakim prawdopodobnie deficycie będziesz musiał ją skończyć i gdzie dopuszczalne będzie to, że ten głód będzie wkurzający, ten ruch będzie wkurzający, ale będziesz wiedzieć, że to są na przykład ostatnie 3 tygodnie redukcji i jesteś w stanie to wytrzymać. Bez tego planu, bez zaplanowania sobie, gdzie w ciągu roku masz trochę więcej spokoju na redukcję, gdzie w ciągu roku lepiej rozsądnie jest umieścić utrzymanie lub masę i bez tego, ile lat potrzebujesz do tego, żeby zgubić potężne ilości kilogramów w sposób, który nie wróci efektem jojo, jeżeli tego po prostu nie masz przemyślanego, to jest cholernie duży błąd. Jak sobie tak byśmy dodali do kupy Suzamen te wszystkie 10 ingrediencji, błędów, problemów, jak zwał tak zwał, to najczęściej tworzy nam właśnie taką klątwę NMS. Nie mogę schudnąć, bo mam niedoczynną tarczycę, bo mam takie geny, bo mam wypalone nadnercza, bo fizyka na mnie nie działa, bo oni tego nie wiedzą, bo coś tam, coś tam. Jeżeli już jesteś na etapie, w którym naprawdę poważnie myślisz o tym wszystkim i jesteś na etapie, na którym trochę za mało, trochę za słabo, trochę już przestaje ci wystarczać gadanie z żółtymi napisami na YouTubie filmików i teorii spiskowych i hormonów i autofagii i chcesz naprawdę konkretnie wziąć się do roboty, to są te informacje. Dzięki, widzimy się w kolejnym odcinku, prawdopodobnie za tydzień. Szufla.